Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam na ostatni lipcowy poradnik, jaki smartfon opłaca się kupić. Dziś przyjrzymy się urządzeniom do 2200 zł. Pierwszym według nas wartym uwagi smartfonem jest OnePlus 5T. Za około 2100 zł otrzymujemy urządzenie ze Snapdragonem 835, mamy układ graficzny Adreno 540 oraz 6 GB pamięci RAM. Smartfon będzie działał płynnie nie tylko dzięki dobrym podzespołom, ale również dzięki minimalistycznej nakładce od OnePlusa. Innymi atutami tego urządzenia jest duży wyświetlacz o przekątnej nieco ponad 6 cali z bardzo wąskimi ramkami. Mamy też wydajny akumulator z trybem szybkiego ładowania. Jest rewelacyjny skaner linii papilarnych oraz ładna, solidnie wykonana obudowa. Kolejnym ciekawym smartfonem, lekko według mnie niedocenionym, może być też HTC U11. W smartfonie znajdziemy Snapdragona 835 z Adreno 540 oraz 4 GB pamięci RAM, który napędza Androida wyświetlanego na 5,5-calowym wyświetlaczu. W smartfonie mamy rewelacyjny aparat, mamy ciekawe gesty wywoływane ściskaniem krawędzi urządzenia, oprócz tego mamy bardzo dobre głośniki oraz wydajny akumulator z szybkim ładowaniem. Kolejnym smartfonem wartym naszej uwagi może być Asus Zenfone 5Z. W urządzeniu znajdziemy podzespoły takie jak procesor Qualcomm Snapdragon 845, mamy Adreno 630 oraz 6 GB pamięci RAM. W smartfonie mamy też do dyspozycji świetne głośniki stereo, mamy aparat główny wykonujący zdjęcia z szerokim kątem, a całość dopełnia zoptymalizowany, szybki system, dzięki czemu możemy komfortowo korzystać z urządzenia. Honor 10 to kolejny smartfon, który jest wart naszej uwagi w tej kategorii cenowej. W smartfonie tym mamy do dyspozycji chociażby procesor Kirin 970 z układem graficznym Mali G72, mamy też 4 GB pamięci RAM, a całość działa pod kontrolą Androida 8.1 Oreo z nakładką od Huawei'a dodającą sporo ciekawych dodatków. Urządzenie wygląda nowocześnie, mamy całkiem przyzwoite aparaty, ciekawostką może być też port podczerwieni. Ostatnim według nas ciekawym smartfonem w tej kategorii cenowej jest Motorola Moto Z3 Play. Jest to urządzenie, które może nie ma jakiejś nadzwyczaj dobrej specyfikacji, ale wyróżnia je coś innego, mianowicie moduły. Tak naprawdę prawie w żadnym smartfonie nie rozszerzymy funkcjonalności za pomocą dodatkowych modułów. Tutaj jest to jak najbardziej możliwe, możemy dołożyć moduły takie jak projektor, bateria dodatkowa, aparat czy głośniki, które mocno rozszerzają funkcjonalność urządzenia. W smartfonie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 636 z układem graficznym Adreno 509, oraz 4 GB pamięci RAM. Oprócz tego mamy całkiem wydajny akumulator. W smartfonie mamy też ekran Super AMOLED o przekątnej 6 cali, prawie bez jakichkolwiek ramek dookoła. To już wszystkie nasze propozycje smartfonów do 2200 zł. Dajcie znać, który z tych smartfonów wy byście wybrali. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!